Trzeba działać. Trzeba nadal nieść pomoc, trzeba nieść wsparcie. A okazją do działania ma być właśnie Kongres Odbudowy Ukrainy Common Future na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Jego założeniem i zarazem głównym celem jest współpraca polskich i ukraińskich firm. Rozmawiamy o regulacjach prawnych, o wsparciu polskich przedsiębiorców przez instytucje rządowe, przez banki, przez ubezpieczycieli, tak aby czuli się bezpieczni, zarówno wchodząc na rynek ukraiński, podejmując się wyzwań. Ukraina potrzebuje odbudowy. Był prezydent Polski Andrzej Duda i rozmowy o wsparciu dla Ukrainy. Nie zabrakło tematu ostatniego spięcia między głowami obu państw. Przypomnijmy, sprzeczka zaczęła się po wprowadzeniu przez polskie władze zakazu sprowadzania ukraińskiego zboża. Decyzję na szczycie ONZ skrytykował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, sugerując, że Polska, a także Słowacja i Węgry działają w ten sposób na korzyść Rosji. Tę wypowiedź w gorzkich słowach komentował z kolei Andrzej Duda. Ja bym to porównał tak, mamy trochę do czynienia tak z tonącym. My jesteśmy tym, który ratuje. Jak jest tonący, każdy, kto kiedykolwiek brał udział w ratowaniu tonącego, czy każdy, kto kiedykolwiek uczył się o tym, co dzieje się w tej sytuacji, wie o tym, że człowiek tonący jest niesłychanie niebezpieczny, ponieważ może pociągnąć w głębiny. Dają różne słowa, czasem gorzkie. Teraz jednak prezydent mówi, że to spięcie między państwami jest chwilowe. Spór o dostarczanie zboża z Ukrainy na polski rynek jest absolutnie odpryskowym wycinkiem całości relacji polsko-ukraińskich. Głos w tej sprawie zabrał także ambasador Ukrainy Wasyl Zwarycz. Zapewnił, że dojście do porozumienia jest ważne dla obydwu państw. Podobno zresztą toczą się już rozmowy w tej sprawie. Jedynym sposobem na uregulowanie tej sytuacji jest dialog. Ja bardzo się cieszę z tego, że taki dialog trwa. Wiecie państwo, że odbyła już się rozmowa telefoniczna ministrów rolnictwa. Jest zapowiedź kolejnej takiej rozmowy w przyszłym tygodniu. Już jest uzgodniony termin. Tymczasem wolę współpracy z naszymi wschodnimi sąsiadami mają także pozostali uczestnicy kongresu. Między innymi pracownicy firmy produkującej okna, która w Ukrainie działa nie od wczoraj. My jako grupa posiadamy 3 zakłady w Ukrainie. Zatrudniamy tam powyżej 400 osób. I na rynku ukraińskim działamy powiedzmy od dłużej jak 25 lat. Przedsiębiorstwo zamierza działać dalej, mimo że niedawno jeden z jego zakładów, znajdujący się właśnie w Ukrainie, został zbombardowany przez Rosjan. Wierzymy, że przyszłość będzie lepsza, a w sensie finansowym my od czasu wojny dokładaliśmy do obecności na rynku ukraińskim, nie wycofując się z niego, więc jakby nasza determinacja bycia tam jest też mierzona zaangażowaniem finansowym. Chęć współpracy z potencjalnymi ukraińskimi partnerami wyrażali też pozostali uczestnicy kongresu. Tych, jak podają poznańskie targi, było blisko 1000. Jakub Szustakowski, Puls Dnia.